Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejny odcinek porównawczy. Będziemy porównywali dwa bardzo ciekawe sinełupy, które obecnie mamy na rynku. Pierwszy z nich klasyczny FPV quadcopter. To jest produkt BTFPV Pavo 31, z moich ulubionych sinełupów. I on na pokładzie dzisiaj zabierze kamerkę Hero 9, to jest to. I drugi jego rywalem będzie dzisiaj Avata DJI, niedawna premiera, czyli nowość od lidera światowego. Te drony się trochę różnią od siebie, chociaż jak nie mają załadowanych akumulatorów, to masa jest podobna i gabaryty również. Natomiast to, co jest ciekawe w tych obu dronach, one zachowują się nieco inaczej i mają też inną specyfikę. Dzisiaj trochę na ten temat powiem i pokażę Wam, na czym polega zaleta Pavo w stosunku do Avaty i odwrotnie, gdzie są te mocne strony Avaty. Zatem zaczynajmy. Tak wygląda zestaw do Pavo 30, czyli dołączyłem kamerę Hero 9 rozebraną. Mamy tutaj filterek Freewella ND4. Jest też bardzo dobra kamerka FPV, a też kadek z DJI. Mam też tutaj radio TBS Tango 2. Jest to pierwowzór tego radia, z którego czerpało inspirację DJI. I są też gogle DJI FPV V1, czyli mamy przekaz cyfrowy obrazu. I tutaj jest Vista Unit, czyli cyfrowy nadajnik wideo. Jeżeli chodzi o protokół Crossfire, łączy się bezpośrednio z radiem, zasilanie gogli z tego pakietu. Będziemy działać na bardzo małych pakietach. To są pakiety 450 mAh, czyli faktycznie niewielkie. One wystarczają mniej więcej na 2-3 minuty lotu. I w tej chwili ruszymy. Podobne zasilanie do gogli i do samego Pavo. Następnie uruchomię kamerę i będziemy działali za chwilę z nagraniem. Zaczniemy sobie z GoPro i mam tutaj ustawienia w GoPro Labs następujące: 2.7 w 50 klatkach, wide, jeżeli chodzi o pole widzenia. Mam tutaj też bitrate, zrobimy sobie high, temperaturę około 5000, ISO minimalne 100, maksymalne 200. Na te warunki może damy 400 i następnie będziemy mieli kompensację na minus 0,5, żeby nieba nie prześwietlić, sharpness low. I taki kod zeskanuję teraz. Podobne do zasilania Pavo. Tu port balansera tylko zabezpieczę, żeby nie dostał się w śmigła. Może tak. Ok, to jest krótki lot. Włączymy kamerę. Włączymy sobie kamerę. Włączona jest. I teraz kamera czyta ten kod QR. Będzie to widać. Tutaj, że powinna go ładnie przyjąć. Przyjęła go. Ok, możemy lecieć. Zaczynamy z Pavo 30. Kąt kamery jest prawie płaski, więc lecę bardzo spokojnie. Tutaj jest mało światła w tym miejscu, gdzie są dinozaury, ale spróbujemy je ładnie oblecieć w tej chwili. Dobrze to wygląda. Tu mamy 3 sztuki. W tej chwili mam pole widzenia szerokie, czyli mogę być dość blisko, ale będą zniekształcenia. Przy drugim locie krótkim zrobimy sobie kąt widzenia liniowy. Zobaczymy różnicę, jak to wygląda. 2.7 w 50, można też zmienić oczywiście na 4K w 25, ale to jest ok. To, co CineLog ma fajne, to jest to, że on bardzo ładnie reaguje na moje komendy, dosłownie do 10 cm. Jestem w stanie zapanować nad jego lotem. To jest genialnie. Natomiast oczywiście on musi mieć trochę siłę ciągu, bo jak jest w pozycji statycznej zawisu, to nim lekko telepie, ale teraz widać, że mogę nim przy takim nalocie delikatnym dość ładnie zasterować, jeżeli chodzi o precyzję lotu, tak jak teraz. Dobra, i kamerka, którą mam, to jest akurat 9, można też użyć na przykład rozebranej 10, można będzie użyć 11, która się pokaże już 14 września, czyli jutro de facto. I to jest ta całość. Mam w tej chwili 14,4 V, także widać, że po 1,5 minuty praktycznie kończy się akumulator. To jest wszystko, co możemy tutaj zrobić. Natomiast cała ta jednostka waży zaledwie 250 gramów, czyli jest leciutka. Może latać bardzo blisko ludzi. Może oblecieć na przykład nas, czy dzieciaki, czy dinozaury. No cześć! Co tam? Może oblecieć dzieciaki, one się tego nie boją. On jest lekki, nikomu nic nie zrobi. Jeszcze je pokażemy z tej strony. I ten dźwięk też, który wydają śmigła, jest dość przyjazny.
Ła! Także jest kupę zabawy, dlatego że dzieciakom się podoba, a zresztą nawet jakbym w cokolwiek wleciał, 250 gramów to jest żadna masa, nie zrobi nikomu krzywdy. I jednocześnie jak sam ten dronik też spadnie, to on się nie rozprzestrza. Dobra. I podsumowując, co my tutaj mamy? Przede wszystkim każde urządzenie jest innej parafii, BTF, PV, Tango, czyli TBS, DJI. Tu mamy jeszcze oczywiście pakiety z China Hobby Line. Wszystko jest inne, ale to co nam daje, to jest pełna niezależność i elastyczność. Tutaj możesz zmienić sobie właściwie wszystko samemu, łącznie z kamerą, pakietami, śmigłami i podzespołami. Tutaj możesz obsługiwać protokół Crossfire, czyli też z różnymi dronami, które mają tylko odbiornik Crossfire, czyli Nano RC. No i gogle też działają z cyfrowym nadajnikiem, czyli z Vistą lub Air Unit, i one są też bardzo uniwersalne, więc całość jest elastyczna. Wady tego, trzeba przy tym trochę grzebać i też pakiety są małe, więc wiadomo, że czas lotu jest bardzo krótki. Natomiast zalety są takie, że ten dron jest w miarę cichy, jest leciusieńki i też ludzie się go nie boją. Teraz spróbujemy przesiąść się na Avatę i zobaczymy, jak to wygląda w tej konfiguracji najnowszego produktu od DJI. Tu mamy konfigurację Avaty, czyli jest dron, aparatura plus do tego gogle V2 i zasilanie. I to jest całość, sztuka prostoty. Ten dron jest cięższy, waży 408 gramów, ale też ma dużo lepszy zasięg, jakość wizji i czas lotu. Natomiast to, co mogę powiedzieć, sprawdzimy go dzisiaj pod kątem precyzji też. Zobaczymy, jak się manewruje przy tych dinozaurach. Zapraszam. Dobra, jesteśmy już gotowi do lotu. Tutaj jest parę rzeczy, które są słabsze, które odkryłem w międzyczasie. Jeżeli chodzi o start, startuje się w trybie neutralnym czy normalnym i dopiero po chwili można przerzucić na tryb, który nazywa się manualny. Sobie to właśnie zrobimy. Przełączam klawiszem na tryb manualny i teraz jest to ustawienie. To co tutaj w manualu jest dziwne i przede wszystkim kąt gimbala jest bardzo ważny. Spróbujemy go ustawić. Teraz mam wrażenie, że za bardzo w niebo patrzę. Więc damy sobie go mniej więcej na jakieś 15 stopni. Ok, to co jest charakterystyczne, ona jest bardzo głośna, ale staram się też latać bardzo łagodnie. Tutaj przestawiłem parametry. To co widzimy, ma tendencję do prześwietlania nieba. Szczególnie teraz, jak nie mam filtrów. Ja używałem tam przy tamtym locie z GoPro 9 filterek ND4. Natomiast tutaj nie mam filterka, jest tylko kompensacja na minus 0,3. Ale widać, że tak to wygląda. Jest trochę cięższa, ale ładnie chodzi. Po przestawieniu Exponential Curves, czyli tego parametru na 0,25 wszystkich i też Central Sticks na 80, ona mi chodzi dość ładnie. To, co mogę powiedzieć natomiast, to, co jest dla mnie takim stresującym czynnikiem, to jest wyłączanie samych śmigieł, samych silników właściwie. W momencie, kiedy na przykład mamy glebę i zaczepimy o jakiś materiał albo podobne rzeczy, to nie wyłączają się, nie można rozbroić tak szybko. Jeżeli mam sytuację, że na przykład miałbym w samochodzie jakimś droższym temat, to zanim rozbroję, może już dojść do strat. I to jest dla mnie takim czynnikiem ciekawym. Fajne jest to, że ona ma wbudowaną pamięć tutaj, 20 GB. I też, że można używać tego drona jako powerbanka, czyli podpinamy bezpośrednio do kompa przez USB-C i dzięki temu jesteśmy w stanie sobie momentalnie zrzucić z dysku wewnętrznego, z pamięci wewnętrznej właśnie to. Ona nie jest zła, ogólnie jakość kamery jest w porządku. Freewell wysłał już do mnie filtry, bo dzisiaj dostałem informację, że zostały te filtry wysłane. Tu jest szereg cech inteligentnych, takich jak na przykład pokazuje mi home point, czyli miejsce startu tego drona. Pokazuje mi parametry. W tej chwili mam jeszcze 81% akumulatora, a już lecimy prawie 3 minuty. Więc to jest maksymalny komfort. To, co byłoby fajne, gdyby był delikatnie cichszy, bo tutaj słyszę, że on bardzo hałasuje ludziom. I gdyby ten dron był, oprócz tego, że cichszy, to odrobinę lżejszy. Zasięg jest brzytwa, jakość jest naprawdę w porządku w tej chwili. To widać, że ten dron jest dobrej jakości i kamera sobie bardzo radzi. Natomiast są też takie cechy, które no, myślę, że są do poprawki. Może będą aktualizacje, będzie lepiej. Polecimy teraz, bo mamy więcej czasu, obejrzeć drugie dinozaury.
Tutaj są jeszcze cztery, tak? Nawet więcej, bo są dwie grupy. Spróbuję ze światłem je ograć trochę. Czyli polecimy sobie od tamtej strony, ale widać, że Awata ogarnia takie latanie w trybie manualnym. Cinematic. Ten gimbal się troszeczkę chwieje na boki i to widziałem na przykład z ostatnich ujęć ze Stadionu Śląskiego, więc też nie jest szałowa, ale mniej więcej widać po tym, jak się ją prowadzi. Szczególnie na boki te oscylacje są widoczne, więc trzeba by stabilizować w Real Steady. Ja używam stabilizacji tutaj wbudowanej, plus do tego tego gimbala, który jest. Dobra, spróbujmy sobie zrobić taki nalot może z tych drzew od tej strony i dopiero pójdziemy w stronę dinozaurów. Teraz będziemy ze słońcem. Tak jak teraz, na niewielkiej prędkości, chciałbym pokazać jej jak najkorzystniej. Ta miejscówka, gdzie je zlokalizowali, jest średnia, uważam, bo to jest ciemno i też nie ma tak dużo miejsca jak tutaj przy tych pierwszych. Nie wiem, nie rozumiem decyzji, może chodzi o to, że tutaj łatwiej się dogląda. Natomiast jest w porządku pod takim kątem. Spróbuję się do niego zbliżyć i go lekko ograć. Ok. A drugi lot sobie zrobimy z ustawieniami liniowymi, jeżeli chodzi o to, bo w tej chwili są szerokie pole widzenia, a spróbuję przełączyć na liniowe. Zakres dynamiczny tej kamery też nie jest super szałowy, ale jest na pewno lepsza pod kątem dynamiki i tak pod kątem low light może od GoPro. Dobra, mamy to. Tak to wygląda. Do mnie bardziej trafia jednak obraz GoPro i to, co robiłem na stadionie, to zdecydowanie. Tam były takie oscylacje w tej awacie. Nie stabilizowałem jeszcze w Gyroflow, ja poświęcę na to odrębny czas i energię i odcinek, ale muszę mieć troszeczkę więcej go do dyspozycji, bo przez 3 dni robiłem temat związany z rajdem i tak to wygląda. W tej chwili przechodzę awatą też tutaj pod i jedziemy do następnej rodzinki. Także da się Cinematic tutaj latać po odpowiednim ustawieniu i ona nie lata jak kartofel, tylko daje radę. Dobra, wrócę teraz do nas. Tutaj się dzieją różne rzeczy, między innymi samochód przyjechał. Zobaczymy, co to za auto tutaj przyjechało. Dość ładnie można siedzieć i dopasować prędkość, akurat on zhamował teraz. Ale widać, że to jest jak najbardziej możliwe, żeby nakręcić go tak. Skręcimy sobie na plac zabaw i wrócimy tamtędy już do nas. Fajna jest telemetria i te bieżące parametry. To jest rewelacja. Już się trochę przyzwyczaiłem do niej. Może nie tak, że na stówkę. No i to, że ten zasięg nam się nie skończy, to jest naprawdę rewelacyjny czynnik. Czyli można śmiało latać, bez ograniczeń. Jak coś będzie nie tak z zasięgiem, to on ustabilizuje, przejdzie w tryb normalny i zawiesi się. Już tak raz miałem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o lot nad rzeką w trybie manualnym. Tutaj idzie jakaś pani, więc nie będziemy straszyć. Skręcamy i będę lądował. Zmienimy sobie teraz drona na Pawo i zobaczymy, jak to wygląda. 7 minut lotu, czyli naprawdę jest potęga pod kątem czasu latania, a widać, że też można całkiem sporo zrobić. Hałas do wyeliminowania i gdyby, kurczę, mieli te akumulatory troszkę. No i też zatrzymanie tych silników, prawda? To jest do poprawy. Taki też klimat. Przejdziemy w tryb neutralny. Teraz zmienię sobie to. Można zrobić zdjęcie awacie od razu. W tych wszelakich perturbacjach mam nadzieję, że teraz normalnie ruszymy. Były tu psy i szczekały na mnie. Lecimy. W każdym razie lecę teraz Pawo. 2.7 w 4.3 w 50 klatkach, ale już mamy w tej chwili pole widzenia liniowe i tylko zrobimy sobie taki przykład, żeby zobaczyć, jak się ogrywa. Będzie tutaj Real Steady stabilizacja. Jakie można osiągnąć rezultaty dziewiątką. Dziewiątka jest ustawiona z filterkiem ND4 i mamy ISO od 100 do 400. Tak to wygląda tutaj. Dobra,
Jeszcze polecimy z minutę, bo tutaj akumulatorek jest bardzo słaby, ale zwykle ja nie potrzebuję dużo ujęć. Wystarcza mi dosłownie 20 sekund, czasami minuta do danego ujęcia i przechodzę na następne. Natomiast Avata daje pełen pakiet możliwości i daje nam zupełnie inne pole, jeżeli chodzi o długość lotu. Tutaj jak widać jest ograniczony, ale dron też jest cichutki i lekki, więc pewne kompromisy zawsze są. Natomiast uważam, że połączenie tych dwóch dronów byłoby chyba dronem idealnym. Pavo z Avatą. Jeszcze bardzo dobrą serią, taką światową, jest na pewno CineLog 25-30-35. Jedne z kluczowych i wiodących, najlepszych modeli, jakie obecnie mamy, możemy zastosować. Ja mam CineLoga u siebie 25. Dobra, będziemy lądować, bo jest już 13.09 i to wszystko, jeżeli chodzi o klasyczne FPV. Zmieniłem tutaj jedną rzecz, a mianowicie zmieniłem tylko kartę. Za chwilę skończy nam się akumulator w Sony, ale przynajmniej dogramy troszkę. Pole widzenia teraz jest liniowe. Spróbuję złapać płynność tych ruchów, bardzo delikatne. Dosłownie przemieszczanie się na pół milimetra, jeśli chodzi o sterowanie drążkami. Fantastycznie można grać, nie będzie takich zniekształceń przy bliskich kadrach, jeżeli chodzi o pole widzenia, bo jednak przy szerokości, przy szerokim bardzo rozciąga obraz, a to powinno być lepiej. Ten hałas jest dla mnie taki drażniący, szczególnie w takich miejscach użyteczności publicznej otwartych, gdzie ludzie zwracają na to uwagę i może im to przeszkadzać, jak chodzą z psem, czy sobie odpoczywają na ławce. Pod tym kątem jest to słabe. Natomiast tutaj, jak widzicie, przeszliśmy pod przeszkodami, a jednocześnie możemy przyspieszyć i niezłą prędkość tutaj rozwinąć w tym manualu. Tu jest pełna swoboda, jeżeli chodzi o zasięg, akumulator, możliwości. To widać, jak wygląda, że jest ekstra tutaj. Natomiast słabe jest wyłączenie tego. Spróbujemy teraz sobie zrobić Turtle Mode. Settings, Control, Turtle Mode. Spróbujmy. Spróbuję go podnieść. Podniosłem się, super jest. No i pięknie, jestem w trybie normalnym. Nagrywam się znowu, dalej. Tylko przejdziemy sobie do trybu manualnego. No. Już mam słabą baterię w tej chwili, ale jeszcze można troszeczkę poszaleć. 38%, więc nie jest też taka bardzo słaba. Spróbujemy proximity zrobić, czyli jak najbliżej. Drążki mogłyby być troszeczkę takie dłuższe w tym kontrolerze. Tak mniej więcej wygląda precyzja. Oczywiście to jest kwestia ustawień, bo jeszcze da się ustawić to lepiej. A spróbujmy teraz to grać z nalotu. Tak jak teraz. Ciach. I na przykład tam pod ogonem. Taki nalot tu. Teraz się lekko dźwigniemy i pokażemy ten.
Dobrze to wychodzi. Jeszcze można to zwolnić, to ujęcie. Jest fantastycznie. Teraz troszkę podniosę i nad głową mu przelecę z gitara. Olo, ile już latałeś czasu? Ile, który to jest twój raz? No pierwszy, mój debiut. No jak to debiut? Przecież ty już latasz w Google FPV. Jak to się dzieje? Nie wiem, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No, co ty tu wyprawiasz? A jak nagrywam dinozaury. Jakość, jeżeli chodzi o sygnał i ten jakość obrazu w Google? Super, mega. Bardzo fajnie, wrażenie, wyraźnie wszystko widać. Z czym byś widać? Porównał? Kino czy jakieś, nie wiem, no kino. A gry też czy nie? Tak, ale bardziej takie realistyczne jest niż gry. Aha. Teraz Olo, zrobimy taki numer, bo jesteś w trybie normalnym, czyli on ma takie poziomowanie jak Mavic. My go przepinamy teraz w manual. To jest zmiana trybu i zobacz, co on robi. Popatrz, polecę tam. Wzniosę się. On jest dość szybki. Lata około 80 km na godzinę maksymalnie w tym trybie, wiesz? Teraz polecę i nagram nas. Delikatnie polecę koło ciebie. To jest tryb manualny. Tam są ludzie, zawrócę tutaj. Widzisz, no mniej więcej tak się lata. Jest bardzo fajny ten dron, to jest nowość. I zobacz, że każdy może nim polatać i mieć fun. Początkujący na tym poziomie, a zaawansowany na innym poziomie. Pomiędzy drzewami, gałęziami. Teraz jestem przy drugich. Przelecę tu pomiędzy drzewami znowu. Pergolkę zrobimy. Takie drobiazgi, które wydają się normalne w mieście, są świetne, bo możesz latać właśnie tak jak teraz lecę nad Wartą, nie? Że mam drzewa, pomiędzy drzewami nad rzeką, po prostu ujęcia są epic. Jest jeszcze akumulator w Sony? Czy się skończył? Ciachniemy sobie tu, przelecimy tu koło tego pana, tam można by pod mostem przejść. Także widać, że potencjał jest, ale my wracamy, żebyśmy tylko też tak nie stracili z oczu i z pola widzenia. Tu są dzieciaki, tu nisko widzisz, jak poduszkowcem można nim polatać. Tutaj te bloki też stanowią bardzo fajny taki, taką formę. Damy górne bloki teraz pomiędzy drzewami. Tu przelecę na górne bloki. I fajnie można ogrywać. Do 80, czyli rower spokojnie możemy też ograć, wiesz? Okej. Bo 80 na godzinę no musiałbyś z górki lecieć, żebyś mnie wyprzedził. A to już jest taka prędkość zacna. Wystarczy. I można fajnie wypoziomować i trzymać się. Będę lądował. Wystarczy tego. I teraz przeniesiemy się w tryb manualny, normalny, z manualnego. On teraz jest w trybie normalnym, można więcej oglądać wszystko. Wylądujemy. Tam wyląduję. Słuchajcie, ja zupełnie inny dronik. Nie udało mi się nagrać na miejscu podsumowania. Też nie widziałem dokładnie tych ujęć, ale mogę powiedzieć tak, jeden i drugi dron ma swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o Pawo 30, on bardzo ładnie nam te ujęcia prowadzi. Jest cichutki w stosunku do tego, ma niższy dźwięk. Może latać bliżej ludzi moim zdaniem i ci ludzie nie boją się go, nawet przedszkolaki. Natomiast Awata wiadomo, że lata bardzo długo, ma świetny zasięg, ma doskonałą jakość, jeżeli chodzi o wizję w goglach. Natomiast jest głośna i ciężka, to są jej te dwie podstawowe wady. Plus dla mnie jeszcze rozbrajanie, disarm, czyli unieruchamianie silników. To może być problem, szczególnie jeżeli wlecisz w coś, co jest wrażliwe, wrażliwy materiał, tak? Drogi materiał. Jeżeli latasz wewnątrz, zdarza się tak, że latasz w pobliżu naprawdę drogich rzeczy, więc tego typu dronik momentalnie rozbrajasz jednym switchem, jednym przełącznikiem. Natomiast tutaj ja mam kłopot z tym rozbrajaniem. Może jest jeszcze coś, czego nie wiem i oby tak było, natomiast na dzisiaj muszę przydusić dwa drążki do środka i na dół, żeby go rozbroić, a to nie jest dobra sprawa ze względu na to, że w tym czasie 2-3-5 sekund on może coś zniszczyć. Jeden i drugi dron jest świetny, mają swoje wady i zalety, bardzo je lubię. Teraz jak wyjąłem akumulatory, to co mówiłem, to praktycznie ważą tyle samo. No i działamy cały czas. Ja lubię latać jednym i drugim i wydaje mi się, że to są najwyższej jakości
na pewno. Plus do tego Cinelog 30 jest bardzo dobrym dronem, ewentualnie jeszcze QAV 2,5 cala, ale to są genialne produkty, którymi przy wprawie, już większej wprawie i lepszym nalocie, jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę fantastyczne ujęcia. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!